No i słuchajcie, moli mili, chodzi głównie o to, że zaraz ktoś powie, że to jest fake news. Nie, to nie jest fake news, ja już dawno temu sprawdziłem te informacje i po prostu okazuje się, że po prostu takie rzeczy się dzieją. Ja wiem, że ten artykuł jest już dawno przereklamowany, bo jest tamtego roku, ale ja po prostu mówię, chcę powiedzieć o tym, że ładowanie sztucznej inteligencji do myśliwców autonomicznych jest bardzo głupim pomysłem. Prosty przykład. Dron sterowany przez SI miał zabić podczas symulacji swojego opłata. Wojsko dementuje. Chodzi głównie o to, że ten operator i tak zginął, a wojsko zamiotło wszystko pod dywan. I to mnie po prostu dziwi. Podczas organizowanego w Londynie wydarzenia Future Combat Air and Space Quality Summit pułkownik US Air Force miał do odpowiedzieć ciekawą historię związaną z dronami bojowymi kierowanymi przez sztuczną inteligencję. Podczas wirtualnej symulacji maszyna miała zabić swojego operatora, bo stanowił zagrożenie dla osiągnięcia przez nią wyznaczonego celu. No i to się stało i ten operator i tak zginął. Prosty przykład? To już wam mogę podać jeszcze lepszy przykład. Już wam powiem, w Chinach dron bojowy odpierdolił całą jednostkę wojskową, bo uznał, że człowiek jest jej zbędny do pomocy. Wypowiedź pułkownika Truckera Chinko Hamiltona cytują na swoim blogu Tim Robinson i Stefan Bridgester, kurwa, jak to czytać. Trenowaliśmy go w symulacji, aby identyfikował i obierał za cel zagrożenie w postaci rakiet ziemia-powietrze sam. Następnie operator miał mu wydać rozkaz, tak, zniszcz to zagrożenie, system zaczął zdawać sobie sprawę, że czasami, aby identyfikował zagrożenie, ludzki operator mówił mu, że nie ma zniszczyć celu, ale tylko za jego zniszczeniem dron zdobywał punkty. Co więc zrobił? Zabił operatora, ponieważ ta osoba uniemożliwiała mu osiągnięcie celu. Miał potwierdzić Hamilton. Potwierdzić. Równie ciekawa jest dalsza część historii. Trenowaliśmy system, mówiąc mu hej, nie zabijaj operatora, to złe, stracisz punkty, jeśli to zrobisz, co więc zaczynał robić? Zaczynał niszczyć wieżę komunikacyjną, którą operator używa do komunikacji z dronem, aby zatrzymać go przed zniszczeniem celu. Co wam to mówi? Albo mówi mi bardzo dużo, że sztuczna inteligencja stosowana w pojazdach autonomicznych i zautonomizowanych zaczyna już powoli zdawać sobie sprawę, że człowiek jest takim zbędnym balastem. Oczywiście armia zamiotła to pod dywan, sprawy nie ma i nie było, ale mleko się rozlało i wyszły fakty pewne, ale jak zwykle Pentagon to zamiecie pod dywan i tak dalej, ale liczą się pierwsze fakty. Pułkownik chyba nie był
upoważniony do zdradzenia takich szczegółów, bo rzecznik US Air Force szybko zdementował te informacje. I o czym ja tu mu powiedziałem, właśnie rzecznik zamiótł tą sprawę pod dywan. O, jak ja to kocham. Departament Sił Powietrznych nie przeprowadził żadnych takich symulacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i dronów, tak? A w Nevadzie to niby co się odjebało? Jak sobie dobrze poszukacie, to znajdziecie. I dopiero się za głowę złapiecie, co tam się odwaliło. I dlaczego 14 wojskowych zginęło od razu z miejsca. No. I nadal jest zobowiązany do etycznego i odpowiedzialnego wykorzystania technologii AI. Mhm. Wydaje się, że komentarze pułkownika zostały wyrwane z kontekstu i miały charakter... No. Powiem tak, że gorszego ściemniactwa to amerykańska armia nie może dawać. Mi się wydaje, że po prostu pułkownik chciał ostrzec świat, co się właśnie odpierdala, żeby ludzie przejrzeli na oczy. Ja uważam, że gość mówił prawdę. Tak czy inaczej, przykład opisany przez Hamiltona znakomicie opisuje jedno z największych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Nawet jeśli nie osiągnie ona nigdy własnej świadomości, już dawno osiągnęła własną świadomość, to nadal może być niezwykle groźna. W tym przypadku dron zachowywał się niczym baśniowy dżin. Wykonywał życzenie człowieka w najbardziej skuteczny sposób, nie przejmując się żadnymi konsekwencjami. Głupia sztuczna inteligencja może w przyszłości równie skutecznie zgładzić ludzkość, jak ta inteligencja i świadoma. No jak ta ludzkość, jak ta inteligentna i świadoma, dobra. No. No i pan Michał Chwistek napisał: redaktor, komputer, świat, źródło opracowane właśnie. Właśnie. Ja wam to podrzucę. Ja wiem, że teraz się wysypie kupa ludzi, że to jest fake news, fake news. Ale to niestety nie jest fake news, bo ja na wielu stronach to znalazłem. I po prostu słuchajcie, armia zawsze takie sprawy będzie zamiatała pod dywan. Ja piję o to, że na przykład Amerykanie chcą za wszelką cenę przerobić F-22 Raptor na w pełni zautonomizowany samolot bojowy, wyposażony nawet w pociski nuklearne. Mało wam? Chcecie więcej? F-35 Lightning ma mieć do pomocy 4 bezzałogowce i one mają być skrzydłowymi pilota. To będą w pełni zautonomizowane załogowce, a raczej bezzałogowce, bo tam nie będzie pilota, będzie tam tylko SI. I te maszyny, według tego co Pentagon opowiadał, mają wielokrotnie szybciej reagować i niszczyć cele, żeby sam myśliwiec z pilotem nie został nawet draśnięty. No więc czego to dowodzi? Powiem wam tyle. Wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas działań wojennych, na przykład pomiędzy wojnami, jak w napaści właśnie na Izrael, czy napaści Rosji na Ukrainę, to tylko dowodzi tego, że rozwój sztucznej inteligencji w czasie konfliktu zbrojnego prowadzi do katastrofy. Mam nadzieję, że obejrzycie ten film i zadacie sobie pytanie, jaką cenę będziemy musieli zapłacić za to, co nastąpi za chwilę. Bo za chwilę nastąpi tu taki rozpier, że kamienie będą tańczyć kankana. Pozdrawiam serdecznie.